pasterskie. Bardzo pragnę podziękować za przygotowanie Kościoła na dzisiejszą niedzielną Eucharystię pani Monice Różańskiej i pani Weronice Prus oraz za ofiarę na energię elektryczną. Dziękuję za kwiaty, za to, że dzisiaj jest odświętnie. Bardzo zapraszam na nabożeństwa majowe. Jeszcze się nie rozpędziliśmy. W czasie pandemii więcej przychodziło na nabożeństwa majowe niż teraz, więc zapraszam serdecznie. Codziennie nabożeństwa są o godzinie 18. Codziennie też msza święta. Modlimy się przez cały miesiąc maj w intencji świętej pamięci Krystyny Kiełbasa. W poniedziałek msza o 18, we wtorek o 7, w środę o 18, w czwartek o 18, w piątek o 18, w sobotę też o 18 i w przyszłą niedzielę o 10:30 modlimy się ze świętej pamięci Zofią Salwa i Walentego Walewicz, a za Krystynę Kiełbasa będziemy modlili się o 13:30 w Krzynkach. Zapowiedzi przedślubne Karolina Kaczor i Krzysztof Hajder zamierzają zawrzeć wkrótce sakramentalny związek małżeński. Jeszcze raz bardzo dziękuję pani Agnieszce i panu Ziemowitowi. Oni mówili, że też kościół domowy tworzy pewne przyjaźni, więzy i później można liczyć na siebie nawzajem. I ja chcę powiedzieć, że ja doświadczam takiego czegoś, że mogę liczyć, ponieważ od ponad dwóch miesięcy jeżdżę samochodem Agnieszki Ziemowita i on służy właściwie naszej parafii, no bo tu jeżdżę i do Przykolna, i do Jarosławska i użyczyli mi swój samochód bezinteresownie. No, mam nadzieję, zobaczymy jak to się skończy, jak oddam, ale bardzo dziękuję za to, że po prostu dali do dyspozycji swój samochód, żebym tu mógł się poruszać. Jestem im za to ogromnie wdzięczny. 30 maja będzie bierzmowanie. Nasza młodzież dołączy do młodzieży z Barlinka. To będzie poniedziałek. I jeszcze jedno ogłoszenie, Komunia Święta. Rodzice to wiedzą, ale żeby wspólnota wiedziała, 11 czerwca będzie uroczystość pierwszej Komunii Świętej, a 12 czerwca będzie odpust w naszej parafii ku czci świętego Antoniego. Dzisiaj jest odpust w Krzynkach o 13:30. Jeśli ktoś nie dotrze na mszę, no bo już byliście na mszy, to zapraszam później na grilla i na ciasto i kawę. Wiecie, że w Krzynkach mieszkają też Ukraińcy. Tam duża grupa Ukraińców w tak zwanym pałacu mieszka i kobiety stamtąd przygotowały na dziś jakąś ukraińską potrawę. Nie wiem, czy bliny, pielemien, nie wiem, ale więc warto też się pojawić. I ostatnia sprawa, dzisiaj wypada w kalendarzu świętego Stanisława imieniny mojego asystenta. Bardzo chcę złożyć publicznie życzenia panu Stasiowi, bo naprawdę to jest człowiek, na którego mogę liczyć wsparcie. Właściwie jest zawsze na telefon, o co go poproszę, to on jest i towarzyszy mi od samego początku i bardzo serdecznie dziękuję za to, a korzystając z tego, że ma imieniny, składam mu najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. Na koniec przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,